Wyście wiedźmi. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówię. No macie problem z jakimś potworem. W czarnej jesteśmy, a nie mamy problem. Gimpo. Us. Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnych przygód Geralta w grze Wiedźmin 3 Krew i Wino. Dokładnie tak, moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj nagrywam bez maski, bo za oknem panuje naprawdę ogromna temperatura, a ja tutaj siedzę pozamykany w ogóle wśród tutaj okien i naprawdę jest dość duszno, więc stwierdziłem sobie, że dzisiaj tak luźno sobie nagram gameplaya. No i słuchajcie, otóż znalazłem tutaj pewne siedlisko potworów, które trzeba, że tak powiem, wytępić. Nie możemy pozwolić, aby te bestie się tutaj nam bardziej jakoś zalęgły. Zatem Geralt wchodzi do jaskini, lecz wcześniej kimnijmy się na godzinkę. I również także przypominam o tym, iż trwa cały czas konkurs, w którym to do wygrania są dwa nunchaku w typie speedchak. Również także ten film możecie znaleźć na fanpage'u u mnie na Facebooku ninjagames.pl, link w opisie. Jest to pierwszy post przypięty do tablicy. Również także prosiłbym was o to, aby na wstępie tego materiału już teraz zostawić łapkę w górę pod tym filmem, żeby materiał się lepiej pozycjonował, dotarł do większej ilości moich widzów. W ten właśnie sposób wspomagacie moją działalność. O, dziękuję z góry. A teraz, moment. Ja sobie muszę jedną rzecz zobaczyć na czas. Okej. Zobaczmy, gdzie to wasilisko potworów się skrywa. Słuchajcie, swoją drogą to jest jeden pytajnik. Ja sobie zaznaczę ten pytajnik, bo wydaje mi się, że to może być miejsce mocy w tej jaskini. Bo tam na górze nic absolutnie nie ma. O, gorąca para. Cholera, gorąca ta woda, poparza się. No, przydałoby się coś do ochrony, może kłem podziała. Tak, ale swoją drogą mam wrażenie, że chyba już tutaj byłem. Haha, są mi Kikimor. Jest i miejsce mocy, wiedziałem, że tutaj musi być. Dobra, czas je upalić. Zacznijmy od mamusi. Oj. Agresywne bestie. Smasz się. Okej. Została jeszcze jedna. Farta. No i tak, poradziliśmy sobie tutaj z małą ilością potworków. Ja troszeczkę sobie przyciszę rozgrywkę, bo się praktycznie w ogóle nie słyszałem. Zaczerpnę oczywiście z miejsca mocy, bo tak należy zrobić. No i swoją drogą, dzięki temu odzyskałem tutaj kolejne z pytajników, co są. I czy jeszcze jakiś pytajnik tu są mi został w ogóle do odwiedzenia. Jest jeszcze jeden tutaj. A, i tu się pojawiło. No tak, jak wtedy zwiedzałem te wioski, do których nie byłem, tutaj się jeszcze pojawiły również także kolejne znaczniki. I ja bym bardzo chciał sobie dzisiaj odwiedzić, ale na początku chciałem zobaczyć, jak wyszedł obraz, który stworzył nam malarz. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinku, zapraszam was serdecznie. Otóż Geralt pozował do obrazu. Dokładnie tak. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ten właśnie obraz wyszedł. Dlatego zaraz się udamy zobaczyć, co się udało malarzowi zmajstrować. A teraz jeszcze. Mówiliście też, żebym dodawał sobie tutaj do C i walił w te punkty. Ale zobaczcie, no, tego jest strasznie dużo tutaj. No i niby można byłoby zrobić tutaj. Dodać sobie do tego. No, ale ja jednak chciałem skończyć tą grę tak, żeby tutaj mieć chociaż na miecze, na bardzo wysokich poziomach i dwie umiejętności tutaj na poziomie mistrzowskim. Udało się zrobić Igni. Z Ardem może być ciężko. A ja sobie jednak dodam tutaj, aby zwiększyć się nieco w umiejętnościach szermięckich. Okej. I teraz oczywiście to trzeba będzie sobie zmienić, bo to jest nowa umiejętność. To mieliśmy tutaj. Więc trzeba będzie to tak otóż ustawić. Że to zmieniamy sobie na to. Tą piątkę wstawimy sobie zamiast tej. Czyli to pójdzie tu. Okej. I o to właśnie chodziło. Żeby tak to nam właśnie otóż zostało. Dobra, czas wyjść z tej jaskini. Ja tu byłem kiedyś, bo pamiętam, chyba był quest właśnie związany z tym, że trzeba było
załadować Queena przed kąpielą w tych gorących źródłach. Ale to było już dawno, dawno temu i nieprawda. O, zrobiła się nam noc. Jaki sympatyczny wieczorek. Płotka, gdzie jesteś? A, szuka zejścia. Mądry koń. Dobra, musimy poczekać ten jeden dzień na ten cały obraz. Trzeba by jednak gdzieś bliżej tutaj nie udałoby się nam dostać. Jasne, że tak, udamy się tu i prosto już od razu pojedziemy sobie za pomocą szybkiej podróży na rynek w mieście. Kimniemy się i odbierzemy sobie nasz portret. Ja wybrałem akurat opcję, gdzie Geralt jest w pozie heroicznej i walczy z owym gryfem. Niestety, gryf, który nam się pojawił w trakcie tego questu, był trochę zbyt posiekany, jak to ładnie ujął malarz. Dlatego stwierdził, iż skorzysta z innej ilustracji w jakiejś tam księdze, na której się będzie inspirował. Dobra. Właśnie, to jest tak. Czasem wam się wydaje, że malarz, czy artysta, grafik i tak dalej, że on bierze sobie od razu pomysł w głowy. Oczywiście, tak się dzieje, jeżeli chce wykreować coś swojego. Coś, co już sobie myśli, coś gdzieś ma tam poukładane w głowie i tak dalej, coś, co mu siedzi i chce to przelać. Wtedy robi to z automatu. Natomiast jeżeli jest założenie, że nagle dostajemy zlecenie, na przykład mamy stworzyć, dajmy na to, ilustrację smoka. No to nie jest moja pierwsza myśl, jak smok będzie wyglądać, ale wpierw co ja robię, to przeglądam różnego rodzaju książki, okładki, ilustracje, wszelkiego rodzaju prace graficzne, zdjęcia, modele 3D, również także często na zwierzęta patrzymy i później na bazie kilku wybranych, że tak powiem, zdjęć referencyjnych, tak to się dokładnie nazywa. A ja mam sporo walut do sprzedaży, do sprzedania. No i właśnie, i później my przeglądamy sobie te wszystkie prace, a później jak na bazie tego pomóc, tworzymy nową walutę pracę. Trzeba wymienić, a może pożyczyć trochę pieniążków? Chciałbym wymienić walutę. Bo tak do Nowigradu bym się musiał wymienić. Ile wymieniamy? O, sporo, 2500 nowigradzkich koron. Dużo, dużo kasy mi się udało zyskać dzięki temu. Swoją drogą, my kimnijmy się. Ładna melodia. Czy to wystarczy? No chyba jednak nie, musimy pełny dzień poczekać. Do 12. O 12 zaczęliśmy tego questa. Dalej nie? Dobra, śpimy. Trochę dłużej. Dalej jeszcze nie. Dobra, to do rana już się kimniemy. Okej. Obraz jest wystawiony na rynku. Więc to będzie i tutaj. Jesteście ciekawi? Bo ja tak, i to bardzo. O, to chyba tutaj. Zobaczmy. O! Co? Czyż to wygląda jak ten, jak święty Jerzy pokonany ze smoka? Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Nie tego, no też się nie tego spowiedziałem, więc powiedzmy szczerze. Nie tak to sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. To ja wiem. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Oh, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Dobra, kupimy i sobie go damy. Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę.
Przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... Ale nieważne. No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda. No i tak sobie wzięliśmy portrecik Geralta. Znaczy generalnie, ja nie mówię, bo artystycznie wyszedł bardzo ładnie obraz, ale ja też się tego nie spodziewałem w moich prywatnych odczuciach, więc że tak powiem, zespoliłem się tutaj z Geraltem w jedność. No i wydaje mi się, że chyba jednak dobrze zrobiliśmy tutaj. Znaczy dobrze, każdy wybór jest dobry, to kwestia tego, jak wy tylko gracie. Tymczasem jednak udajemy się do znacznika, który znajduje się lada kilka metrów stąd. I teraz odwiedzimy jeszcze nieodkryte, znaczy nie tyle, że nieodkryte, ale nie zaszaliśmy tam, nie weszliśmy tam swoją drogą. A momentu, cholera jasna, siedlisko potworów. Mi się wydaje, że to miejsce zrobiłem jak należy, może zrobiłem. Nie wiem, głowy sobie nie będę dał uciąć, nie widziałem, żeby tam było jakieś miejsce dla potworów. Tymczasem, Folwark Banse. I stąd od razu podejdziemy sobie dalej. Kurde, a miecz mi się popsuł. Ja go nie naprawiałem. Jest tu jakiś kowal w pobliżu? Cholera jasna, brak kowala. A tam, damy sobie radę nawet z zepsutym mieczem. Nie będziemy narzekać. Dobra, troszeczkę jest tych znaczników tutaj do odwiedzenia. To mnie już bardzo cieszy. I myślę sobie, że uda nam się wbić kolejny level, jak to tylko zrobimy. No patrzcie, niedużo brakuje. Dosłownie 350 expa. To nie jest dużo. Powinno się udać. Okej, wygląda na to, że chyba jakieś potwory się tutaj zalęgły pod winnicą. Cholera, coś tu jest mocno nie tak. No, też mi się tak wydaje. Coś tutaj jest mocno nie tak. Geralt już coś wyczuł. Jednak ja niczego tutaj specjalnie... Co to kurwa jest? Widzicie, tu ktoś stoi. To się robi straszniejsze niż Outlast. Zakapturzona kobieta? What the fuck? Zostaw mnie. Zostaw mnie. Kim ty jesteś, zakapturzona kobieto? Nie wygląda najkorzystnie. Zostaw mnie. Pewnie. Czy aby jak to przeczytam, to się nie zamienisz w potwora i mnie zabijesz? Okej, mamy tutaj miłosną historyjkę. Przeczytajcie sobie, jeżeli tylko chcecie. Zostaw mnie. Wiedziałem. No chodź. Bruksa. Wampir. Ja ci pokażę, jak się bije. No chodź. Aleś twarda. Ale wiecie, jak się powinno walczyć z Bruksą tak naprawdę. Pokażę wam. Stawiacie się w dobrym miejscu. Najlepiej takim, gdzie jest dużo miejsca. Strzelacie Irden. Zażywacie groma. Jeżeli jest taka możliwość, oczywiście, leci się piruetem. I tak to właśnie należy troszeczkę powtarzać. Generalnie pójdzie wam to dość szybko, ja jestem też przeciążony. Już wypieprzam te rycerskie spodnie. Okej. Dobra, niech podejdzie. Piruet powinien się teraz zregenerować i teraz lecicie. Patrzcie. I tak właśnie Bruksa przechodzi do historii. Nie żyjesz? No. I wampir został ubity w ten właśnie otóż sposób. Podobał mi się motyw z zakapturzoną kobietą. Dość tajemniczy, intrygujący. Wiedziałem, że to będzie jakiś stwór, to było... dość oczywiste, ale i tak jednak ten element zaskoczenia minimalny był. Tymczasem kolejny znacznik. No, to będzie tutaj gdzieś nad wodą.
Ale żem trochę tych eliksirów przesadził, że Geralt nie czuje aż najlepiej. Ale dziwne, nie powinien w sumie aż tak widzieć. Teraz mu przejdzie. O, już mu przechodzi. O, właśnie teraz przeszło. Co my tutaj mamy? No proszę, zlecenie wiedźmińskie. Ta rana wygląda paskudnie. Na twoim miejscu bym ją szybko opatrzył, bo zacznie się jątrzyć. Jeśli bym chciał porad zdrowotnych, to bym znachora wołał. A ty mi na konowała nie wyglądasz. Aha. A jeśli chcesz skorzystać z pomocy wiedźmina, to lepiej go nie wkurzaj, bo jeszcze odmówi. To prawda. Wybaczcie, boli jak cholera. To i humor podły. Jakieś tałataństwo zalęgło się w tej grocie. Ledwie uciekłem. Na skład ją sobie upatrzyłem. Zajrzelibyście do środka? Jasne. Zobaczę, co da się zrobić. Poczekaj tu i przemyj tę ranę. Dobrze radzę. Dobra. A te beczułki ciężkie obijają się. Wiecie, z czego to jest tekst? A te dykty ciężkie, kurwa, obijają się. 3 złote na godzinę mi płacą. Nie, 4 złote za godzinę, ty śmiechnik na sali. Na pewno widzieliście. Wkurzony cygan, chyba tak się nazywał ten film na YouTubie. Taki stary, klasyczny, wkurzony gościu, co był elektrykiem i opowiada swoją historię, jak to teraz chodzi jako żywa reklama z dyktami i się obijają ciężkie i mu płacą 4 złote za godzinę. Dobra, zdecydowanie lepiej sprawdza się ten miecz srebrny teraz do walki z takimi potworami. No wiadomo, nie są to stwory słabe. No chodź tu. Nie żyjesz. Mówiłem, że nie lubię skolopendroformów. Dobra. Usmożyłem cię. Ty durna bestio. Dobra, nie chcę takich pierdół, po co mi to? Coś tu jest. Ciekawe, co tu się stało? Zakrwawiony Dariusz. Diariusz. No i jeszcze tutaj coś jest, to nie jest koniec naszych poszukiwań w tej jaskini. Jaskinia jest całkiem spora. Tu będzie już ich kilka. I knina nie naprawdę dobrze działa. Okej. Załatwiona. Ubite. Dobra, no to z potworami załatwiliśmy sobie już chyba wszystko, co mieliśmy. Nie ma tu żadnego gniazda, nic takiego. Wygląda na to, że nie. Zwykła piwniczka. Bez sekretów. Większych. Dobra, no to czas wyjść stąd. I zdajmy im relację. Jak sytuacja? Robota wykonana. A. To jak? Zobaczycie, co się dzieje w moim składzie? Już to zrobiłem. I wpadłem na kilka skolopendromorfów. Aha! A co mam zrobić, żeby ich się więcej nie znalazło? Nie wiem. Nie zajmuję się odstraszaniem potworów, tylko zabijaniem. Nie boczcie się już na mnie, wiedźminie. Za ratunek masz rabat na wszystkie moje towary. Wróć za 2 dni, a zobaczysz, jaki tu skład stanie. Zbieram się. Do zobaczenia. Biznesik się otwiera. Okej. Udało się wykonać kolejnego questa.
Moment, bo tu płotka jest, ale jej nie widzę przez to, że mi kot jeszcze działa. Zaraz przestanie. W sam raz akurat podczas naszej przejażdżki. Jest tu jeden ukryty skarb. O, ale mi się nie chce szczerze mu zrobić. Jedziemy tu. Do kolejnego znacznika. Bo lepiej zawsze odwiedzić coś, co jest nam nieznane. A tamten ukryty skarb to ja akurat tak przez przypadek akurat jakoś tam natknąłem się na niego podczas wykonywania jakiegoś tam główniejszego questa. Nowy znacznik. Podróża przed Don Turyn. Fajnie, mamy kolejne tutaj możliwość szybkiej podróży, co z pewnością się nam przyda w trakcie naszych przygód. A dotarłem chyba do jakiejś małej wioski. Dobra, ale nie tędy jednak zmierzamy. Wilki i wargi olewamy. Za mały exp. No płotka. Płotka, no nie wierzę, że nie przeskoczysz tego. Płotka, dasz radę. O jest. Płotka. Płotka jesteś za gruba. Zwalniam cię. Wcale tu nie masz tak głęboko, no bez jaj. Ale w tym wypadku to jednak musimy załatwić tutaj owe wilki i wargi. Oczywiście. Wilki czy tam wargi to nie stanowią najmniejszego dla nas absolutnie zagrożenia. Je sobie bijemy na 2-3 hity. W zależności jak siądzie. Jest jaskinia. I chyba wypadałoby tutaj zejść. Choć wcale mi się tutaj nie uśmiecha schodzić. Cholera, nie mam kota. Ale co tutaj jest? Tylko wilki. To wygląda na to, że to jaskinia wilków. Dobra, no to wejdziemy. Okej. Dobra. To jeszcze dwójka. Ubite. Czas na Kimę. Darzyjmy kota. Ale to chyba nie wilki są przyczyną, aby w tej jaskini. Tutaj jest coś innego. Coś innego się tutaj zalęgło. Wilkołak. A to już grubsza sprawa. Dobra. Byłeś najsłabszym wilkołakiem, z jakim miałem okazję walczyć. Naprawdę. Był bardzo słaby. Okej, to tutaj sobie siedział wilkołak pewnie. Jak był człowiekiem. Mieszkał sobie. Receptura, czerwony barwnik do zbroi. O? Schemat Geschel. Jakiś dziennik. Dobra, w mojej ocenie to wszystko, co było do zrobienia w tej jaskini. Teraz my wywalmy co zbędne. Cały czas cierpię tą chorobę z ilością przedmiotów, które mogę dźwigać. Ale już mi tak bardzo na tym nie zależy, bo mam tyle kasy, że nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Dobra. Wyjdźmy. Chyba pytajnik został już, że tak powiem, odznaczony. Tak, odznaczył nam się. To dobry znak. Mamy jeszcze kolejnych kilka znaczników tutaj. I do jednego jeszcze się udamy. Okej. Gdy tu są, już będziemy mieli w pełni, że tak powiem, zrobione. Jak najbardziej trzeba będzie dokończyć rozgrywkę i zająć się główną linią fabularną. Kolejne wilki. Chyba je mijaliśmy wcześniej. Bardzo prawdopodobne, że są właśnie te. Okej.
Tutaj zaś. Ale to standard. Do niej się trzeba przyzwyczaić po prostu. Dobra. A tu? Gniazdo potworów. Wow. Ciebie to nie widziałem, widłonogu. Nie masz szans. Okej. Dobra. No, jakiś kostek. Gniazdo drakonidów. Powinien mnie zniszczyć. Zniszcz, panie Geralt. Może dostaniemy za 100 expa za to. Tam, dam. Tylko 20. Liczyłem nawet więcej. No dobra, zostało mi 250, 270 expa jeszcze do wbicia. Szczerze mówiąc, myślałem, że ten pytajnik pójdzie trochę dłużej. A skoro poszedł tak szybko, to jeszcze może zahaczymy sobie też i o ten. Dobra, komu w drogę, temu czas. Naszyjniki są bardzo blisko od siebie, tutaj oddalone. Trochę jakby klimat się nam tutaj zmienił. Mamy zaś wilki. Jest siedlisko potworów. Sorry, płotka, zostawiłem cię na pożarcie. Dobra. Zobaczmy, gdzie jest wejście do tej jaskini. O kurna, duża jaskinia. Nie spodziewałem się aż tak wielkiej. Tu może być coś grubego. Chociaż dziwo wygląda. O kurwa. Pleder, wampiry. I to dwa. Nie ma żartu z takimi bestiami. To nie są najsłabsze wampirki. Dasz mnie. Masz! Dobra. Dobranoc. Wampiry zostały ubite. Ale odnoszę wrażenie, że to chyba nie jedyne wampiry w tak wielkiej jaskini, które by się tutaj mogły znaleźć. O, jest jakiś człowiek. Dariusz Spelonoga. Może da się tutaj zanurkować jeszcze. Coś tutaj się znajduje? Szczerze mówiąc, wątpię. Ej, no tylko... Ale dlaczego tutaj jest jeszcze przejście jakby na lewo? Czy wy to też widzicie? Mapa tak mi wskazuje, jakby tutaj było jeszcze przejście. No pod wodą trochę ciężko. Cholera, robi się ciekawie. Zobaczmy na ten pytajnik. No nie no, wygląda tak, żeby nam że nam po prostu zniknął. Zgadza się? Chyba po prostu zniknął, chyba zrobiłem to, co miałem. Nie widzę tutaj wyjścia dalej. Może chodzi o jakiś inny znacznik. No nie wiem. No nie no, swoje tutaj zrobiliśmy. Chodź, płotka. Aby na pewno, czy to zrobiliśmy? Na pewno. Dobra. No nic, tylko się cieszyć. Kolejny znacznik odkryty. Szkoda, że niestety z małą ilością expa. Może tutaj dostaniemy co nieco więcej, na to liczę. Oho, grasanci. Was to uwielbiam. Chodź tu. Naprawdę z nimi uwielbiam się nawalać. Już przezabawne. Śmierć za śmierć. Tak? Powolutku, to ja ci zaraz łeb otrążę. No chodź.
Pięknie głowa odpadła. Ja się tak nie bawię, ty! Widzieliście? Pachnął mnie z tego. Tylko czkawki, jakbyś przeze mnie dostał, to byś się naprawdę cieszył. Rozłupię go na pół. Zobaczycie. Rozłup go, Geralt. Rozłup go! Rozłup! Ty też. Na się dziś czy jutro? Dobra. Chodź. Łupnę. Broń się. Dobra. Twardy. Mówiłem, że go rozłupię na pół? Mówiłem. A czy to aby człowiek nie w potrzebie? Człowiek w potrzebie chyba już nie jest w potrzebie. A nic, jest skrzynia. Poza tą skrzynią dziennik jakiś. Czy coś ciekawego, wypieprzyć ten pancerz w cholerę. A, wydaje mi się, że to tyle. Nie i wiele jakoś specjalnie tego ekspa nie zdobyłem, a liczyłem na to, że uda się wbić ten kolejny poziom. Ale cóż, idąc tym trybem rozgrywki, no to zobaczcie, to zostało to już wszystko prawie zrobione. Został tylko jeszcze jeden znacznik, tu są. No i jeszcze oczywiście, tego wam raczej nie będę pokazywać, chyba że częściowo, jeżeli byście chcieli, to piszcie w komentarzach. Na Skejkę zostało też trochę znaczników. Zwłaszcza jest dużo ich na morzu, to jest dużo pływania, a to pływanie jest tutaj troszeczkę... Tu jest lepiej, na przykład po tych wysepkach, bo sobie tylko przeskakujecie z wysepki na wysepki i zganiacie to coś szybko. Ale tak tutaj to ja pierdzielę, jeżeli to ma być same jakieś ukryte skarby czy coś, to przecież kuźwa, idzie łoszaleć po prostu. Dobra moi drodzy, cóż, ja na tym etapie rozgrywki zakończam tego gameplaya. Mam nadzieję, że ci się spodobał, jeżeli tak, łapka w górę pod tym filmem, komentarz, film możecie udostępnić, pokażeć waszym znajomym. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. A ja tymczasem będę uciekać już na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Osnimpo!